Projekt Rusz się w elektrowni realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Zakłada on integrację mieszkańców, dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach ruchowych z zakresu m.in. tańca i jogi. Zajęcia będą odbywać się na tarasie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. To jest specyficzny program, który jest skierowany dla ludzi, którzy chcą i mogą zacząć się ruszać w pełnym tego słowa znaczeniu. Co ciekawe jest to, że wykładowcami na tych warsztatach będą najlepsi tancerze i choreografowie z Polski, łącznie z mistrzami świata w jazzie, mistrzami świata w tańcach łacińskich. Pierwsze warsztaty odbędą się w sobotę 3 sierpnia. Spotkanie z jogą poprowadzi Katarzyna Buchacz z Radomia. Udział jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji przeczytacie na cozadzień.pl.